Nasza cywilizacja powoduje, że żyjemy ze zwierzętami w innych formach niż miało to miejsce jeszcze 2000 lat temu czy 200 lat temu. Po prostu żyjemy z nimi w inny sposób. I powstaje kwestia, w jak dalekim zakresie powinniśmy im zapewnić te dobre warunki. To taką pierwszą podstawową sprawą jest to, że zwierzęta nie mają żadnego interesu, żeby być w cyrku. Za to ludzie ewidentnie mają ten interes. Jest to interes finansowy, więc raczej niekorzystny dla zwierząt. Z jednej strony jest bardzo źle i co? I patrzą się na to ci aktywiści i nie zgłaszają i nie mówią? Żadne służby do tego powołane nie są aktywne? No nie, nie jest właśnie źle. Jest dobrze w polskich cyrkach. To, o co się toczy spór, to jest, do czego my je zmuszamy. Bo zmuszamy ich do niefizjologicznych rzeczy, czyli do bycia w grupie, do skakania przez obręcze. Sztuczki mają być fajne, mają być niepowtarzalne, mają być ciągle nowe. Nikt nie bierze pod uwagę tego, że zwierzę może mieć gorszy dzień. I bardzo często też z tego powodu, że dane zwierzę jest danego dnia w złej formie, na przykład psychicznej, albo odczuwa ból, albo jest zdenerwowany, dochodzi do wypadków. Jeżeli chodzi o same warunki, no to głównie w cyrku przebywają zwierzęta dzikie, tak? I zupełnie nie są to dla nich naturalne warunki. Polskie cyrki posiadają bazy. Są to po prostu takie duże gospodarstwa, często kupione od PGR-ów. Wiem o dwóch co najmniej takich, gdzie są stajnie, są bardzo duże obszary, wybiegi, na których te zwierzęta mogą się znajdować. Owszem, są te kwatery zimowe, ale to trwa około 3 miesięcy, tak? A przez resztę czasu te zwierzęta jeżdżą, czyli są zamknięte albo w samochodzie, albo w placce, albo właśnie męczone na tej arenie. Kwestia transportu zwierząt jest bardzo dokładnie uregulowana i ona pochodzi z dyrektywy unijnej. To Unia uregulowała te kwestie, a myśmy implementowali je do naszej ustawy. Jakie warunki musiałby zapewnić cyrk, żeby, nie wiem, taki słoń, taki lew, nie wiem, żyrafa, żeby mogły rzeczywiście poruszać się po takim zakresie terenowym jak w naturze? Z moich obserwacji osobistych, tak, i z tych dokumentów, do jakich ja mam dostęp, do wszelkich protokołów powiatowych lekarzy weterynarii, wszystkich innych urzędowych dokumentów, wynika, że te zwierzęta są w dobrym stanie. Ja akurat mam dość aktualny obraz tych cyrków. Nie widziałam tam żadnych wylęknionych, zmartretowanych, uszkodzonych, rannych, wygłodzonych zwierząt. Nie wiem, jak naprawdę wygląda zestresowany tygrys. Wie pan, jak wygląda zestresowany tygrys? Jak wygląda tygrys, który się czuje niepewnie? Jak wygląda słoń, który jest zestresowany? Jak wygląda żyrafa, która się boi? Nikt tego nie wie tak naprawdę, znaczy większość osób, które siedzi na widowni, tego nie wie. Ja sama tego doświadczyłam. Był kilka lat temu cyrk w Warszawie na parkingu. Więc poszłam, kupiłam bilet i zobaczyłam, co się tam dzieje, co się tam działo. Wszyscy byli zachwyceni tańczącymi słoniami, a były to dwa słonie, z których jeden miał taką stereotypię, że w zasadzie nie przestawał się kiwać. Cały czas się kiwał, z jednej na drugą stronę. W zasadzie to już na tym etapie jest nie do wyleczenia. Dużo takich słoni trafia do ogrodów zoologicznych i ich stan się nie zmienia. I wszyscy się cieszyli, że ten słoń tańczy, natomiast ja nie mogłam na to patrzeć. Znęcanie się nad zwierzętami jest przestępstwem. Skoro cyrki są obserwowane tak przez tych aktywistów
organizacji, które mienią się nazwą organizacji prozwierzęcych, to przecież nie stałoby nic na przeszkodzie wskazywanie tych stanów faktycznych, które stanowią przestępstwa. Ale nie toczą się takie postępowania wobec polskich cyrków. Już te cyrki dawniej, kiedy się te zwierzęta biło jakimiś ostrymi przedmiotami, raziło prądem. Myślę, że te czasy w dużej mierze już minęły, chociaż pewnie jest ta część świata bardziej i mniej cywilizowana. Nie chcę tutaj kreślić żadnych granic, ale głównie to, o co się toczy, mi się wydaje, teraz jakaś dyskusja, to jest po co są cyrki? Po co jest cyrk? Żeby zobaczyć słonia? Słonia można zobaczyć w zoo. Żeby zobaczyć żyrafę, też można zobaczyć w zoo. Rozmnażające się żyrafy, tygrysy, lwy, też można iść do zoo. Polski widz oczekuje cyrku tradycyjnego. I taki cyrk póki co może jeszcze dostać. Ja jestem ubrana tak, a pan inaczej. Nie musimy wszyscy chodzić w tych samych mundurkach. Pocieszające jest to, że społeczeństwo jest jak najbardziej gotowe na takie zmiany, bo my też to obserwujemy jako stowarzyszenie, kiedy ludzie podchodzą do naszego stoiska i po prostu nie mają żadnego problemu, żeby podpisać petycję przeciwko obecności zwierząt w cyrkach.